Nazywam się Anna Pacholak i przeczytam historię żarowskiego kina Świt. Nazywam się Gwidon Pis i przeczytam historię Pomnika na Górniczej. Nazywam się Magdalena Dunicz i przeczytam historię żarowskiego Dominium. Nazywam się Dagmara Święcicka i przeczytam historię Szkoły Ewangelickiej w Żarowie. Nazywam się Zuza Urbanik. Dziś Państwu przedstawię historię kopalni węgla brunatnego w Żarowie. Nazywam się Krzysztof Bawolski i przeczytam historię mostu żelaznego na rzece Strzegące. Nazywam się Piotr Wardach i przeczytam historię suwnicy kolejowej w Żarowie. Nazywam się Małgorzata Niewada i przeczytam historię kopalni kaolinu w Żarowie. Nazywam się Piotr Zadrożny i przeczytam historię Ida und Marienhütte. Nazywam się Marta Kurzeja i przeczytam historię dworca kolejowego w Żarowie.